Wszedł. Przez niektóre noże przez to coś przechodzą lepiej, a niektóre z kolei na tym się kiną. Pikutek się na tym kinął, bo świetnie szedł przez gumę. Nie. Wiesz co, jak tak lecisz pod kątem, to nie dużo lepiej niż lecisz tak. No. Ale wiesz, cienkie plasterki to prawie wszystkie noże tutaj cięły. Właśnie. I to jest cała sprawa w tym, że zaklinowanie się w tym to jest tragedia. Większość się zaklinuje. O, idzie elegancko. Siły nie ma. Mechaniksów nie ma. No. Nie no, zresztą mógłbyś mi podać, naprawdę. Bo mi się łapa na tym ślizga. No nie, to nie twoje. Zresztą lepsze to niż nic. Łapa się na tym ślizgo okrutnie. A jak o to zahaczysz, to już mam poranione łapy. To może jednak więcej tej... Podróż. Przeczerwij na moment. Teraz myślę, że już tak trochę lepiej. Zaraz się podróż. Doszedł do tego momentu. No, teraz będzie testowanie odporności rękawiczek jak na krawędź nocą. Zerowa? Kości. Z batonem. No, niedużo zostało. Ten dostosowy do dłupania drewna, ten mora, ten z dwoma rękawiczkami. No. Technika. Dobra, a niech go ktoś zmieni, bo chłopak już ledwo dyszy, kurde. Da radę, w niego wierzę. To nie będzie powtarzalności. No. To nie będzie wtedy wiarygodny test. Najpierw cienkie duster. Ślizga się. Tu jak ci się ześlizgnie na ostrze, to... To ja przygotuję to te pierwsze rękawiczki. No. Power tape. Nie no, mechanicy wytrzymają. Nie wytrzymają? Trzymaj duct tape'a w gotowości. Słuchajcie, ale znajdź na YouTubie, jak się hamuje kotów. Ucisnąć szczętnicę. Najlepiej szyjną. Tak. Tak, jak się potnie w rękę, to będę mu szyjną zatykać. Tam to lepiej. Najlepiej. Wiesz, on jest... Kiedyś przestanie krwawić. Umrze na...